Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, zobaczywszy gromady ludzi, wszedł na górę. Gdy usiadł, przybliżyli się do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i uczył ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni płaczący, bo oni doznają pocieszenia. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni łaknący i pragnący sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czyści w sercu, bo oni Boga zobaczą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bo oni nazwani zostaną dziećmi Boga. Błogosławieni prześladowani z powodu sprawiedliwości, bo ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważą i oskarżą i kłamiąc powiedzą o was wszelkie zło z mojego powodu. Cieszcie się i weselcie, bo wasza nagroda w niebie jest wielka. Przecież przed wami tak samo prześladowali proroków. Dziś w liturgii Kościoła zaczynamy lekturę tak zwanego kazania na górze, czyli piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie właśnie jest opisane to, co Pan Jezus powiedział w takim bardzo długim kazaniu, które obejmuje zresztą Ewangelii Mateusza trzy rozdziały. Nie sprawdzałem, czy wszystkie trzy rozdziały będziemy po kolei sobie czytać, nie? Co dzień kolejny fragment, ale na pewno w najbliższych dniach tak właśnie będzie, że kolejne fragmenty tego kazania na górze będziemy sobie czytać. Ja spróbuję jakoś skomentować. Tak, i dzisiaj jest to początek, te tak zwane błogosławieństwa. Jak ja osobiście rozumiem te słowa? Otóż są różne przepisy na bycie błogosławionym, czyli szczęśliwym. To już pewnie wszyscy wiemy, nie? Że tutaj można by równie dobrze przetłumaczyć szczęśliwi ubodzy w duchu, szczęśliwi płaczący, szczęśliwi łagodni, szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości, szczęśliwi miłosierni, szczęśliwi czystego serca, szczęśliwi, którzy wprowadzają pokój, szczęśliwi prześladowani. Tak, i są różne koncepcje właśnie tego, jak można szczęście osiągnąć. I Pan Jezus dzisiaj mówi, że żeby osiągnąć szczęście, to wcale nie trzeba być człowiekiem bogatym, zawsze wesołym, że nie można być łagodnym, że nie można łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Tu od razu wyjaśnię, sprawiedliwości, czyli po prostu dobra. Bo to nie chodzi o taką sprawiedliwość, jak my w sądzie teraz na przykład chcemy, jak ktoś ma jakiś problem, konflikt, nie? No to chce rozstrzygnąć w sądzie i spodziewa się tam jakiejś sprawiedliwości. Nie? To nie chodzi o takie bycie dobrym. Tak, że żeby być szczęśliwym, można być właśnie, czy nawet trzeba być, bym powiedział, właśnie miłosiernym, czystym w sercu, wprowadzającym pokój. Tak, że również doświadczenie prześladowania z powodu wiary, z powodu Pana Jezusa też wcale nie musi stać na przeszkodzie, byśmy byli szczęśliwi. Tak, wręcz właśnie. Ja odbieram te słowa Pana Jezusa w taki sposób, że właśnie to jest też pewna droga do szczęścia. Tak, oczywiście, żebyśmy byli szczęśliwi, to potrzebujemy wielu rzeczy, miłości, akceptacji, wspólnoty, bliskości, tak, poczucia własnej wartości, czyli jakiegoś uznania ze strony ludzi, Pana Boga. Tak, potrzebujemy bardzo, bardzo wielu rzeczy, ale żeby być szczęśliwym,
możemy być właśnie ubodzy w duchu. Wręcz nawet to pomaga. To znaczy ubogi w duchu. To znaczy niezachłanny, ja to tak odbieram właśnie, niezachłanny, nie mający takiej postawy wyrażającej się tym, że dopiero wtedy będę szczęśliwy, kiedy będę bogaty, kiedy dużo będę miał. No, a ubogi w duchu to jest ktoś, kto nawet jeśli dużo ma, to nie uważa, że to, co ma, jest źródłem szczęścia, jego szczęścia. No, szczęśliwym możemy być nawet płacząc, tak. Tak, smutek, to już kiedyś mówiłem, nie, o tym, dzieliłem się tym moim odkryciem, że smutek jest bardzo pięknym uczuciem, nie chciałbym być pozbawiony tego uczucia. Lubię płakać, nawet bym powiedział, nie. Oczywiście na pewno byłoby to inaczej, gdybym nie miał w ogóle powodów do radości, nie? Ale właśnie uczniowie Pana Jezusa mają powody do radości, ale mają też powody do smutku, choćby ich własne grzechy. Nie? Choćby ich grzechy. I jeśli ktoś płacze z powodu własnych grzechów, no to on jest szczęśliwy. Szczęśliwy, kto potrafi płakać z powodu własnych grzechów na przykład. Nie? Tak, szczęśliwi możemy być, będąc łagodnymi, tak. No jest taki mit, nie? Że człowiek łagodny to tam przegra w życie, to tam nic nie osiągnie, czy tam wszyscy będą nim pomiatać i tak dalej. Wcale nie, wcale tak nie musi być. Można być łagodnym, a jednocześnie asertywnym, nie? Można być empatycznym, a jednocześnie, zresztą prawdziwe bycie empatycznym, jeśli ktoś jest naprawdę empatyczny, to też jest asertywny, potrafi po prostu o siebie zadbać. Tak, bo ma też empatię dla siebie i traktuje potrzeby każdego człowieka i własne, i cudze jako tak samo ważne. No, można osiągnąć, można być szczęśliwym też łaknąc i pragnąc sprawiedliwości, czyli tak jak już wspomniałem, nie? Czyli po prostu pragnąc właśnie takiego dobra na świecie. Nie? Niektórzy już nie mają nadziei, w ogóle nie myślą o tym, żeby na tym świecie było dobrze, tylko myślą o tym, żeby coś jeszcze wyrwać, nie? Z tego świata, zabrać, mieć. Nie? A czy to jest, jakimi metodami to jest osiągnięte? No i w ogóle jak tam ludzie się między sobą traktują, jakie są relacje, to mnie to obchodzi, nie? No. To nie jest droga do szczęścia. Błogosławieni miłosierni, tak. No właśnie, nie? Chętnie przebaczający. No, ale znów to nie znaczy, że dający sobą pomiatać, nie? Pozwalający wszystkim na wszystko, nie? To absolutnie nie o to chodzi. Bycie miłosiernym to znaczy być skorym do pojednania, tak? Zawsze gotowym do pojednania. Tak, jakoś świadomym naszych różnych słabości, które mamy, dającym właśnie być miłosiernym, znaczy dawać człowiekowi szansę, by się zmienił, by powstał z swojego grzechu. Tak, możemy być szczęśliwi, będąc czystymi w sercu. Co znaczy być czystym? No niestety tak się jakoś porobiło, że bardzo często czystość jest kojarzona tylko z szóstym grzechem, z grzechem cudzołóstwa, nie? Czy z tymi tematami, kwestiami seksualnymi, no ale to jest jakaś duża pomyłka. Człowiek czystego serca to jest po prostu człowiek, który kocha. Czyste serce, to czy mamy serce czyste, zależy od tego, jakie mamy intencje, czy mamy czyste intencje. A konkretnie, czy to, co robimy, jest motywowane miłością. Człowiek czystego serca to jest człowiek, który jest motywowany w swoim działaniu miłością. Ja jako zakonnik ślubowałem między innymi czystość. To nie chodzi o celibat. Celibat, owszem, też ślubowałem, nie? Ale zakonny ślub czystości to jest ślub miłości, że będę kochał Boga i ludzi.
No ale jednocześnie, że to się będzie wyrażało między innymi tym, że nie będę zakładał rodziny, nie będę wchodził w relację taką właśnie małżeńską. No. O takim charakterze małżeńskim. Także to, owszem, ale czystość to jest po prostu miłość. Pamiętamy, Pan Jezus mówił, że czyny nasze biorą się z naszego serca i właśnie czyny są czyste, no? Czyli też można powiedzieć dobre, no? Wtedy, kiedy są motywowane miłością, tylko taką oczywiście miłością autentyczną, taką, jaką kocha po prostu Pan Jezus, no? Jaką nam Bóg objawia. No? No i tak samo można być szczęśliwym, wprowadzając pokój, tak, nie? Właśnie. No. Czyli będąc człowiekiem też budującym pokój, czyli pomagającym ludziom, żeby się pojednali, żeby żyli w zgodzie. Tak. Że warto w to się angażować. Tak, no i możemy być błogosławieni, nawet jeśli jesteśmy prześladowani, bo traktujemy wtedy, kiedy właśnie jeśli kochamy, to traktujemy, jeśli naprawdę jesteśmy uczniami Pana Jezusa, to wtedy traktujemy wszelkie prześladowania jako okazję do tego, żeby pokazać naszą miłość do Boga i do ludzi. Tak, oczywiście. Nie, lepiej, żeby nie było żadnych prześladowań. I, no i dobrze, jeśli ich nie ma. Natomiast jeśli już są i nie możemy nic z tym zrobić, nie mamy sposobu, żeby trzymając się oczywiście tego, co nas uczy Pan Jezus, Jego sposobu działania, jeśli nie mamy możliwości jakoś zaradzić tym prześladowaniom, to wtedy warto traktować prześladowanie każde jako okazję do dawania świadectwa wierze, a przede wszystkim miłości. Czyli jako okazję do pokazania, jak bardzo kocham, że kocham, jak bardzo kocham. Tak, to, czyli to jest jednocześnie, prześladowanie to jest nieszczęście, ale to jest też szansa. Wtedy, kiedy się pojawia i nie możemy nic z tym zrobić. No, także tak ja rozumiem te osiem błogosławieństw, ale myślę, że można je odczytywać na wiele różnych sposobów. Nawet właśnie w komentarzach, jeśli ktoś chciałby się podzielić, jak on odczytuje te błogosławieństwa, wszystkie czy któreś wybrane, piszcie. To jest też okazja do dzielenia się swoją wiarą. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.